Drodzy, bez względu na to, jakiego systemu komputerowego używamy lub na jakim systemie pracują nasze smartfony, producenci oprogramowania starają się, by ich aplikacje lub ich programy funkcjonowały na każdej z platform. Zresztą to samo dotyczy gier komputerowych. Czy mamy konsolę jednej, drugiej czy trzeciej firmy, najpopularniejsze gry z pewnością zafunkcjonują na każdej z nich. Nie tak dawno nie było to jeszcze takie oczywiste. No i jeśli dzisiaj komuś bardzo zależy na jakimś programie, który nie funkcjonuje na takim czy innym systemie, ostatecznie można zmienić sprzęt. W przypadku systemów komputerowych lub smartfonów zawsze możemy wymienić jeden na drugi i wszystko ostatecznie powinno zadziałać. Pytanie, czy tak prosto jest w życiu? Odpowiedź jest oczywista i dlatego tekst, który dzisiaj będziemy czytać, jest tekstem, który dla mnie jest z jednej strony prośbą czy wezwaniem do tego, by przyjrzeć się naszemu życiu, temu, jak wygląda ono od strony praktycznej, strony czynów, tego, jakie pokazujemy świadectwo w tym, jak żyjemy, jak zachowujemy się, ale z drugiej strony jest zachęceniem właśnie do tego, by nasze życie, to, jak żyje nasz człowiek duchowy, miało też swoje odzwierciedlenie w tym, jak żyje nasz człowiek cielesny. W tym, by nasza wiara uwidaczniała się nie tylko i wyłącznie w słowach, deklaracjach, wyznaniu, ale by uwidaczniała się, i to bardzo mocno, w świadectwie czynów, jakie składamy w tym świecie. Myślę, że o tym pisze dokładnie Jakub, kiedy zarzuca, że często wiara jest tylko i wyłącznie pewnym wyznaniem, za którym nie idą czyny. I nie traktujmy tego jako przeciwstawienie jednego drugiemu, ale jako wezwanie, by nasze życie było spójne w wyznaniu i w czynach. Bo przecież bardzo często ludzie w pierwszy raz, czy po raz pierwszy poznają to, kim jesteśmy właśnie od tej strony praktycznej. I może to skłoni ich do zadawania pytania, dlaczego żyjesz tak, dlaczego postępujesz tak, dlaczego na daną sytuację reagujesz w taki, a nie inny sposób. Wtedy też w sposób prosty można złożyć swoje świadectwo o tym, jak Bóg zmienia moje życie. Ale z drugiej strony, jeśli z jednej strony mówimy o tym, że wierzymy, a ludzie widzą nasze życie i mówią, jedno z drugim nie współgra, w takim razie trzeba sobie zadać pytanie, jak to wszystko wygląda. I dlatego jeszcze raz podkreślam, że fragment z listu Jakuba nie jest dla mnie przeciwstawieniem wiary i uczynków, ale wezwaniem do tego, by nasza wiara, nasze wyznanie współgrało z tym, jak żyjemy i jak odpowiadamy w tym świecie.